Cześć! Słuchacie podcastu Karoliny Słowańskiej, a to jest odcinek 173. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. A dzisiaj zapraszam Was do kolejnych inspiracji miesiąca, do inspiracji. Listopada do przedostatnich tegorocznych inspiracji. Listopad nie jest moim ulubionym miesiącem i jestem przekonana, że nie jestem w tym sama. Zarzekałam się wielokrotnie, że nie chcę absolutnie tego miesiąca spędzać w naszym kraju i że jest on najgorszy, ale powiem Wam szczerze, że nie było tak źle. Miałam tę przyjemność też pojechać sobie na dwa wyjazdy, dzięki czemu na pewno było mi nieco milej. Niż gdybym siedziała tutaj w miejskiej dżungli, ale dzięki przeróżnym umilaczom, o których dzisiaj opowiem, myślę, że nauczyłam się dobrze sobie radzić nawet w takie ponure, brzydkie, mokre i zimne dni. Możecie zauważyć, choć szczerze mówiąc, nie wiem, że mój głos jest troszeczkę inny. Jak to mówi mój dziadek, mam głos jazzowy, bo czuję, że się odrobinę przeziębiłam. Niemniej mam nadzieję, że dobrze się tego słucha i nie będę tutaj smarkać. Inspiracje to jest taki cykl, który wystartował chyba z początkiem tego roku, w którym to dzielę się przeróżnymi doświadczeniami, produktami, rzeczami. Zjawiskami, które mnie urzekły, które mi się spodobały i które uważam za godne polecenia. Także to jest taki zbiór wszelkiego rodzaju lifestyleowych polecajek z różnych kategorii. Bardzo lubię ten cykl i zdarza mi się często powtarzać, że polecam Wam słuchać wszystkich tych odcinków, nawet wstecz, nawet tych już niby nieaktualnych, bo ja jestem wierna różnym swoim właśnie produktom i rytuałom. Więc czasami polecę wam jakąś rzecz na przykład z kategorii kosmetycznej, ale to nie znaczy, że tamte poprzednie nie są już przeze mnie stosowane. Także słuchajcie śmiało, myślę, że one mają długą datę przydatności. Dzisiaj będziemy rozmawiać oczywiście o tych listopadowych smaczkach, ale chciałam wam powiedzieć, że bardzo cieszę się na to, co nadchodzi w grudniu, już nie mówiąc o tym, co będzie w styczniu, bo my teraz już pracujemy nad odcinkami noworocznymi, ale pomyślałam, że wam zdradzę, że przed nami jeszcze jeden odcinek, taki typowy, wywiadowy, i to będzie rozmowa, którą nagrałam bardzo dawno temu z Asią Jurgą. Oj, super temat, także czekajcie, czekajcie do 13 grudnia. Dobrze mówię? Mam nadzieję. Następnie będę miała dla Was odcinek specjalny, odcinek świąteczny z gościnią specjalną, z moją przyjaciółką Mają, znaną jako Poza Ramami, która była już kiedyś w podcaście i następnie będzie super odcinek, który będzie miał formę inspiracji roku i takich trochę postanowienio intencji na rok 2020. 22, i to w sumie tyle. I korzystając z okazji, odeślę Was też do mojego Instagrama Karolina Sobańska, bo tam będzie miał miejsce jeden wyjątkowy live, właśnie z Mają, bo 18 grudnia w sobotę będziemy robić dla Was pierogi w przepięknej przestrzeni. I mam nadzieję, że dołączycie nie tylko oglądając nas, ale też pichcąc coś świątecznego z nami. I na koniec. Na koniec wstępu mam do Was prośbę, jeśli lubicie ten podcast i go słuchacie, to będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli go zrecenzujecie. Można to zrobić w przeróżny sposób, jeżeli słuchacie na iPhone'ach w aplikacji podcasty na iTunesie. Tam możecie podcastowi wystawić wybraną liczbę gwiazdek i napisać kilka słów recenzji. Bardzo, bardzo. To doceniam, jestem wdzięczna, bo dzięki temu podcast jest po prostu bardziej promowany i trafia do szerszego grona odbiorców. Na YouTubie podcasty wywiadowe są w formie wideo, więc też zapraszam przy okazji dlatego. I tam można zostawić subskrypcję, lajka i komentarz. Na Spotify oczywiście możecie podcast dodać do swojej biblioteki i. Na Instagramie nie ma podcastów, ale jest bardzo dużo dodatkowych treści moich różnych przemyśleń i też takich codziennych właśnie inspiracji, choćby na relacjach. Także zapraszam Was, instagram.com ukośnie Karolina Somańska i też będzie mi miło, jeśli mnie oznaczycie, kiedy słuchacie podcastu i macie ochotę go udostępnić u siebie. To tyle. Dzisiejszy zbiór inspiracji zatytułowałam. Jako takie umilacze ponurych dni. Także będzie dużo domowego spa i zdrowych słodkości, czytając swój własny tytuł odcinka. I dzisiaj wyjątkowo zaczniemy od kategorii kulturalnej. Mam dla Was kilka ciekawych polecajek. Przechodzimy do rzeczy. Pierwsza z nich to jest serial. To jest serial, który bardzo mnie urzekł i przyznaję, bez bicia nie dokończyłam ostatniego odcinka, bo. Czekam chyba na jakiś wyjątkowy moment, ale on nie nastąpi, zatem już zobowiązuję się, że zrobię to dziś wieczorem, dzisiaj, kiedy to nagrywam dla Was. O czym mowa? Jest to serial Sceny z Życia Małżeńskiego, serial dostępny na platformie HBO. Ja mam to do siebie, że sięgam po seriale czy po filmy głównie ze względu na obsadę. Nie wiem z czego to wynika, ale też czuję niesamowitą sympatię do różnych aktorów. Bardzo lubię oglądać te same osoby w różnych wcieleniach i tutaj zdecydowanie przekonał mnie fakt, że grają w nim Oscar Isaac i Jessica Chastain, wybitna gra aktorska moim zdaniem. Jest to krótki, dość serial, odcinki mają około godziny, jest ich tylko pięć i tak jak wskazuje tytuł, są to sceny z życia małżeńskiego. Jest to w sumie głównie dialog między bohaterami, niewiele się tam dzieje. Jest to Absolutnie przegadany serial, mówi o trudnościach w małżeństwie, o trudnościach w komunikacji, o trudnościach związanych z relacjami. Jest bardzo życiowy, przejmujący, dość smutny, ale też mądry, głęboki, niesamowicie autentyczny, jak dla mnie wybitna produkcja, ale wymaga skupienia i, tak jak mówię, jest powolna i mocno przegadana. I co ciekawe, jest to telewizyjna adaptacja filmu. Ingmara Bergmana z 1973 roku. Ja tego nie widziałam, nie wiedziałam i nie widziałam. Także to jest taka ciekawostka, bardzo, bardzo Wam polecam. Mam też jedną polecajkę filmową. Też nie wszyscy wiedzą, że ja od dziecka bardzo dużo oglądałam filmów i mam to do siebie, że potrafię je oglądać tylko z kimś. Nie wiem czemu. Nie umiem oglądać sama filmów. Chyba, że pójdę do kina. Ale do kina też raczej sama nie chodzę, choć zdarza mi się. I film, na który się wybrałam w listopadzie, to jest Spencer. Jest to film o księżnej Dianie w reżyserii Pablo La Reina. Pojęcia nie mam, czy to się tak czyta. A w rolę księżnej Diany wcieliła się Kristen Stewart. Film ten. Przedstawia pewien wycinek z życia Rodziny Królewskiej. Oczywiście w roli głównej jest tutaj sylwetka księżnej Diany, i są to święta, więc też w ogóle aktualny film, <gryw> jeśli chodzi o grudniową aurę. Święta 91 roku, bardzo pamiętne i skandaliczne. Nie wchodząc zbytnio w szczegóły, bo ja też nie jestem jakąś specjalną znawczynią. Rodziny Królewskiej. Jest to moim zdaniem bardzo poruszający obrazek, i już abstrahując od tego, że jest to historia osoby bardzo znanej, to niesamowicie, autentycznie, w moim odczuciu, zostały pokazane zaburzenia psychiczne. Generalnie jest on moim zdaniem bardzo dobrze nagrany, zagrany i spięty w całość, niezależnie od tego, jak tendencyjnie mogła być. Może być opowiedziana ta historia. I powiem Wam, że pójście do kina na Spencer znowu przypomniało mi, od czego jest sztuka, i ja już chyba to mówiłam parę razy, że to uczucie tego tak zwanego katarzis, czy nawet zwykłego oderwania się od swojego życia, od swojej rzeczywistości, jest piękną wartością dodaną, a może właśnie tą główną. Sztuki, stawia nasze życie w pewnej perspektywie, pokazuje, że można inaczej, i dla mnie jest to zawsze takie przewartościowanie tego, co wydaje mi się być istotne na co dzień. Bardzo, bardzo fajny film. Jestem ciekawa Waszych opinii, dajcie znać na, na Instagramie. Mam też dla Was jeszcze jeden serial, i jest to serial Seks, Miłość i Głup. No, moim zdaniem jest naprawdę super. To jest serial na Netflixie. Niby oficjalnie to jest kontynuacja pierwszego serialu Gupa, czyli Życie w stylu Gup, który też bardzo mi się spodobał, ale też budził bardzo wiele kontrowersji. Generalnie GUP jest to marka, którą założyła Gwyneth Paltrow, która też jest kontrowersyjną postacią, ponieważ ona działa jako taka trochę już, nie wiem, ikona wellnessu od wielu, wielu lat. Założyła GUP po to, by edukować, ale też mają przeróżne swoje produkty kosmetyczne, właśnie zdrowotne. I ona w swoich przekonaniach. Ona, Gwyneth i ona, ta marka, są dosyć niekonwencjonalni, więc w tych jej programach pojawia się bardzo dużo rzeczy związanych z energią, z alternatywnymi metodami leczenia i dbania o siebie. Także to głównie ta pierwsza seria, o której mówiłam już też parę miesięcy temu. Natomiast Seks, Miłość i Głup jest to serial o zdrowiu erotycznym i mamy tam pewien eksperyment, gdzie. Mm, Przedstawione są nam pary, które przychodzą z różnymi problemami na poziomie seksualności i bliskości intymnej. I każda para dostaje swojego specjalnego coacha, który pomaga im dotrzeć do siebie jako jednostki seksualne. Super ciekawe, bardzo otwierające oczy. Wydaje mi się, że w naszym kraju to już w ogóle świadomość naszej seksualności jest bardzo bardzo mała. No też nie mamy praktycznie żadnej edukacji seksualnej i mamy problemy z bliskością i tak naprawdę w ogóle nic nie wiemy o seksie. I mówię o tym też jako osoba, która jest w tej grupie. Dlatego dla mnie tam było bardzo dużo nowości i myślę, że każdemu by się taka, chciałam powiedzieć, lektura, taka projekcja serialu przydała. Nie martwcie się, niechby nie poczujecie się zgorszeni. Uważam, że to jest też pięknie zrobione i pomogło wielu osobom. Także jeżeli czujecie, że to was woła, polecam bardzo serdecznie. Zamykając te kategorie, chciałabym polecić Wam bardzo fajną serię podcastów. Są to rozmowy z pokolenia na pokolenie, czyli wywiady prowadzone przez Magdę Mołek pod patronatem marki Reserved. Właśnie ruszyła druga seria, w której poruszane są bardzo ważne i aktualne tematy społeczne, między innymi wykształcenie, rodzicielstwo czy terapia. A jako, że chodzi o pokolenia, to w każdym odcinku gośćmi Magdy są reprezentanci pokolenia Z i milenialsów. I mega ciekawie słucha się, jak różni się podejście różnych generacji do konkretnych zjawisk. Dla mnie zawsze interesujące jest też posłuchanie osób, które znam z mediów. Ale wypowiadających się na tematy, z którymi niekoniecznie na co dzień ich kojarzymy. Mnie się bardzo, bardzo przyjemnie słuchało i super jest też fakt, że na przykład w odcinku o terapii mowa jest o telefonie zaufania młodych, także z jednej strony mamy przystępne lifestyleowe rozmowy, ale z ważnym i potrzebnym przekazem. Także posłuchajcie koniecznie na Spotify. Link znajdziecie standardowo w opisie. Podcastów dobrze słucha się na przykład na spacerze. Albo na siłowni. I uwaga, uwaga, czas na kategorię wellness. <laughs> trochę sztuczne to przejście zrobiłam, ale starałam się. Ja w listopadzie podjęłam wyzwanie jogowe. Śmieję się, bo to jest trochę nieprawda. Po prostu zapisałam się na turnus jogowy z Magdą, z moją Magdą, czyli z Madaleną jogą, i powiem wam szczerze, że te regularne praktyki były dla mnie jak balsam. I były dla mnie dużym przełamaniem, ale też pewną nauką dyscypliny. O co mi chodzi? Magda prowadzi regularnie turnusy, to oznacza, że prowadzi cykl zajęć, to są zazwyczaj cztery tygodnie, i to są trzy zajęcia w tygodniu, które każdy z nich trwa ponad godzinę. I po pierwsze zbudowałam sobie pewną regularność, choć Rzadko bywałam na żywo na tych zajęciach. Po drugie, przełamałam się pod tym względem, że stawałam na macie na tak długi czas. Nie wiem jak Wy, ale ja mam coś takiego, że szczególnie w tygodniu mam ochotę trochę odhaczyć swój trening i wolę, żeby on był bardziej intensywny. Zawsze to jest joga, więc to nie jest nic hardkorowego, mogę Was uspokoić. Wolę, żeby to była jakaś taka power vinyasa, 20-30 minut maksymalnie, i mogę lecieć z moim dniem, a tu nagle coś bardziej uważnego, powolnego, co trwa na przykład godzinę 15, godzinę 20 i ten głos w waszej głowie, który mówi zamknij to, jakby idź, rób śniadanie, idź, siadaj do komputera, trzeba go wtedy wygłuszyć. Ja niejednokrotnie tak miałam, że w połowie praktyki mówię, nie, już mi się nie chce, bo po prostu nie ma tego ciągłego pędu zmiany pozycji, tylko. Trzeba zapanować nad tym małym sabotażystą w naszej głowie. Także polecam Wam właśnie dlatego, że jest to pewne zobowiązanie, które Was motywuje, chciałam powiedzieć zmusza, ale Was motywuje do regularności i do pogłębiania, poszerzania Waszej praktyki. I odkryciem moim kolejnym listopadowym, właśnie związanym z tym turnusem, w ogóle nie wiem, czy słyszycie, ale syreny wyją od dobrych dwóch minut. Mam nadzieję, że mój kochany mikrofon tego nie wychwytuje. Wracając, moim odkryciem jest joga restauratywna, bo na turnusie mamy w poniedziałki zajęcia z Mindful viniasy, czyli właśnie takiej uważnej winiasy. Dużo Magda ma też na YouTubie tych swoich, tych swoich sekwencji. W środę mamy elastyczność i mobilność. I w piątki jest joga restauratywna. I w pierwszej chwili pomyślałam sobie... Serio, będziemy leżeć, się tak troszeczkę rozciągać przez godzinę, trochę średnie, jak na jedną trzecią całego turnusu. I zgłębiając ten temat, zrozumiałam, jak bardzo potrzebny jest też odpoczynek na macie. Powiem wam co udało mi się znaleźć tak z oficjalnych informacji na temat jogi restauratywnej, bo to jest moim zdaniem bardzo ciekawe. Joga restoratywna znaczy regeneracyjna i ma na celu przewrócić energię, odżywić ciało i uspokoić umysł, ale pozwala też przede wszystkim odpocząć. Pozycje są najczęściej wykonywane z użyciem pomocy takich jak klocki do jogi, koce czy krzesło. Dzięki ich zastosowaniu utrzymanie pozycji powinno być bezwysiłkowe, a dodam od siebie na pewno bezbolesne. I ona tutaj działa na to, że uspokaja układ nerwowy, zmniejsza ból mięśniowo-szkieletowy, jest łagodna dla ciała, delikatna dla stawów, poprawia samopoczucie, obniża ciśnienie krwi, poprawia sen, zwiększa elastyczność i obniża lęk. I po pierwsze dowiedziałam się od Magdy, bo ona to często powtarza, że ten odpoczynek na macie jest ważny po to, aby... Te wszystkie, też mówi zawsze yoga with Adrian, bardzo ją lubię, żeby te wszystkie wartości odżywcze, z, płynące z praktyki, mogły wchłonąć się w nasze ciało. Żeby ciało przyswoiło to, co się wydarzyło na macie. Ale z drugiej strony, jest to dla mnie osobiście ogromny trening dla głowy. Z jednej strony jest to forma medytacji, ale z drugiej strony, właśnie to jest to pozwolenie sobie na to, że ja teraz leżę i odpoczywam, że nie realizuję listy zadań, że nie idę do kolejnego podpunktu na dzisiaj, tylko robię to dla siebie i naprawdę ten wewnętrzny Króliczek Duracella bardzo często mówi mi po co ty leżysz, przecież to nic nie daje, a to jest, to jest nieprawda. To jest nieprawda, to jest też właśnie nauka o tym, żeby pozwalać sobie na relaks i odpoczynek i jestem bardzo wdzięczna Turnusowi za to. I joga restoratywna jest dostępna też na YouTubie przez różnych, przez różnych nauczycieli prowadzona. Jest ona też podobna do yin jogi, z tego co wiem, ale nie są to tożsame rzeczy. Skoro sobie leżymy, to pomyślałam, że powiem Wam o poduszce do spania. Jeżeli słuchaliście prezentownika, to wiecie, że mam poduszkę do spania z plantule. Jest to poduszka z łuską gryki i orkiszu. Jest to dla mnie bardzo ciekawa obserwacja, ponieważ przez pierwsze kilka nocy odczuwałam pewien dyskomfort kładąc się na poduszce i zopałam się na tym, że budzę się w nocy. Po to, żeby się przesunąć na drugą stronę łóżka, gdzie jest zwykła poduszka, i zastanawiałam się, czy to oznacza, że ta poduszka nie jest dla mnie, ale co ciekawe, po kilku dniach moje ciało się przyzwyczaiło i absolutnie już tego nie robię, nie, nie, nie zmieniam miejsca w nocy. I zauważyłam naprawdę dużą poprawę, jeśli chodzi o to, że super szybko zasypiam, nic mnie nie boli i nie budzę się w nocy. Nie wiem, na ile jest to dokładnie związane z tym, że zmieniłam poduszkę, ale. Uważam, że miała ona na to spory wpływ. Jeśli chodzi o oficjalne informacje, to jest to poduszka, która ułatwia zasypianie, uśmierza bóle kręgosupa, łagodzi migreny, koi bóle menstruacyjne, zatok stawów i reumatyczne, pomaga w zapaleniu pęcherza, to jest ciekawe. Reguluje proces pocenia, zmniejsza chrapanie, zapobiega powstawaniu odleżyn i relaksuje. I to jest fajne, mam akurat poduszkę dwustronną, ona jest właśnie gryczano-orkiszowa i o gryce wiemy tyle, że jest twarda, chłonna, hipoalergiczna yy... i ona się nie nagrzewa, więc nie pocimy się i się nie wybudzamy. Yy, posiada naturalne właściwości antyalergiczne, zawiera związki hamujące rozwój bakterii i roztoczy. I dzięki tej poduszce śpimy zdrowo i głęboko. Tak mówią informacje na stronie internetowej. Natomiast łuska z orkiszu jest średnio miękka i ciepła. Regeneruje system nerwowy i wycisza. Uwalniające się z poduszki ciepło rozluźnia mięśnie i tkanki, zmniejszając dyskomfort i dolegliwości bólowe. I można ją na przykład ogrzać na kaloryferze albo na słońcu i działa wtedy jak termofor. I wzmacnia swoje terapeutyczne właściwości. Można też przykładać ją w miejsca, gdzie potrzebujemy szczególnej uwagi i odprężenia. Orkisz posiada naturalne właściwości. Boże, Karolina, co ty tak szybko gadasz? Antyalergiczne oraz zawiera związki hamujące rozwój bakterii i roztoczy. Na poduszce z łuską orkiszu śpisz zdrowo i głęboko. Ja mam właśnie tę dwustronną poduszkę, co oznacza, że możemy sobie ją odwracać na dwie strony i co też chyba ważne, można sobie regulować ilość tych łusek, po to, aby mieć odpowiednią dla siebie twardość, żeby nie było ani za twardo, ani zbyt miękko. Super rzecz, bardzo, bardzo, bardzo polecam. Kolejne odkrycie to jest coś, co chciałam przeżyć od dawna i w końcu mi się to udało. Jest to masaż Kobido i poszłam po raz pierwszy, słuchajcie, do nowo otwartego salonu masażu marki Purite, którą kocham. Jest to salon o nazwie Otium. On się mieści na Placu Grzybowskim w Warszawie. Dosłownie dwa lokale obok ich butiku, jeżeli jesteście w wtajemniczeni. I kilka słów o masażu Kobido. Jest to masaż określany często niechirurgicznym liftingiem twarzy. To jest manualny, bardzo intensywny zabieg, który działa na głębokie struktury skóry. Jest to 5 technik i ponad 80 ruchów o zróżnicowanej intensywności, które sprawiają, że twarz zmienia koloryt, zmarszczki się wypłycają, a ciało odczuwa spokój i harmonię. Jedna z najbardziej efektywnych terapii spowalniających widoczny na naszych twarzach upływający czas. Regularne stosowanie, moi drodzy, działa jak fitness dla skóry, twarzy, szyi, dekoltu i karku. Polecana zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. I przyznam szczerze, ja skorzystałam z takiego zabiegu, który łączy techniki Kobido i z tego co wiem, to się nazywa Purite Manual Blend. To jest takie autorskie połączenie wszystkich technik manualnych, tam mamy Kobido, Zoga, masaż japoński i kilku innych. Dodatkowo właśnie z użyciem kosmetyków purita. Więc to jest po prostu coś wspaniałego. W ogóle Kasia, która to prowadzi jest niesamowitą osobą. I przebywanie w tym miejscu to była prawdziwa, nie wiem, uczta dla zmysłów, odprężenie, ukojenie, spokój ducha, polecam, 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 polecam. Wspaniałe, wspaniałe doświadczenie. Jak wiadomo, musimy teraz przejść do działu beauty. Jest to płynne i logiczne. I moim odkryciem jest peeling enzymatyczny marki Woli Botanica. Jest to Matcha Power Peel, czyli multikwasowy peeling enzymatyczny. On zawiera sproszkowaną herbatę matcha, pochodzi oczywiście z upraw ekologicznych w Japonii, działa detoksująco, stanowi silną ochronę antyoksydacyjną i wspomaga procesy regeneracyjne. Super produkt, bardzo wygodny na co dzień. Staram się go używać przynajmniej raz w tygodniu, ale myślę, że byłoby spoko tak dwa razy w tygodniu. To co jest w nim fajne, to jest to, że nakładamy cienką warstwę. Ja to robię oczywiście po takim rytuale oczyszczania i jest to zawsze wieczorem, nakładamy ją na 3 do 5 minut, i efekt jest po prostu instant. Naprawdę. Skóra jest tak jędrna i wygładzona. Ja jestem pod wrażeniem, powiem Wam szczerze, to jest nawet napisane, że. Mamy też kompleks naturalnych kwasów AHA, kwas mlekowy, cytrynowy, winowy. W stężeniu 10% poprawia koloryt skóry, wygładza i rozjaśnia poprzez delikatne złuszczenie martwych komórek na naskórka. Glukonolakton, należący do PHA, skutecznie redukuje przebarwienia, wygładza, łagodzi podrażnienia, pomaga w redukcji przebarwień. A kwas salicylowy reguluje wydzielanie sebum, zapobiega powstawaniu zaskórników, działa matująco, a także zmniejsza stany zapalne. Ponadto dodatek bromelainy wygładza skórę i wspomaga działanie złuszczające preparatu. Także naprawdę duże, duże odkrycie i spróbujcie sobie, jeżeli szukacie dobrego peelingu enzymatycznego. Druga rzecz z działu urodowego to jest też produkt, który wspomniałam w prezentowniku. Jest to krem rozświetlający, on się nazywa Bright Now. Bright, rozświetlający, czajcie, marki Recibo i to jest korygujący krem pod oczy. I też ciekawa historia. On sobie leżał u mnie na półce przez kilka ładnych miesięcy, bo ja za bardzo, no, rzadko korzystam z kremu pod oczy. Ostatnio to się zmieniło. Ale jeszcze myślałam sobie, jakiś rozświetlający krem pod oczy, nie potrzebuję tego. Ale któregoś dnia skończył mi się krem do twarzy. I stwierdziłam, a, mogę użyć kremu pod oczy na twarz lepiej w tę stronę niż odwrotnie. No i okazało się, że nie dość, że sprawdził się świetnie, to jeszcze znalazłam dla niego zupełnie inne zastosowanie i nie traktuję go jako krem ani pod oczy, ani jako normalny krem do twarzy, tylko jako taki krem rozświetlający zamiast na przykład podkładu, gdy nie chce się malować. I nie wiem czy pamiętacie, ale dawno dawno temu mówiłam o kremie rozświetlającym z Resibo i to jest jego po prostu brat. To jest taki piękny, promienny efekt, lekko, właśnie taki drobinkowy, połyskujący. I czasem nawet go nałożę pod mój lekki BB Cream. No i efekt jest po prostu fantastyczny. Jeszcze trochę faktów. To tak. Wysokie stężenie kofeiny pomaga zniwelować oznaki zmęczenia. Mamy składniki, które zwiększają naturalną świetlistość skóry, wygładzają zmarszczki. I jest dostępny w dwóch odcieniach, bo on ma taki lekki tint. Tak zwany. Jednym z proskładników jest Superox CTM i to jest składnik, który jest wyciągiem ze śliwki kakadu, która jest najbogatszym na świecie źródłem witaminy C i polifenoli. Działa silnie antyoksydacyjnie, wygładza zmarszczki i zapobiega pojawieniu się nowych i co najważniejsze, zwiększa naturalną świetlistość skóry. Nie muszę chyba powtarzać, że wszelkie marki i kosmetyki, o których mówię u siebie w podcaście czy gdziekolwiek, są cruelty free, nie testowane na zwierzętach wysokiej jakości i w dużej mierze, w większości, jak najbardziej naturalne. Uroda prowadzi nas prosto do mody. I takim moim bardzo wymarzonym zakupem w listopadzie był garnitur. Ja szukałam od dawna dobrze skrojonego garnituru. Zależało mi na ponadczasowej, świetnie uszytej, jakościowej marynarce czarnej i na spodniach, tylko że spodnie w moim idealnym wyobrażeniu były rozkruszowane, luźne, ale świetnie dopasowane u góry w talii i przy. Po śladkach. I to marzenie zostało spełnione przez jedną z moich ukochanych marek odzieżowych. Jest to oczywiście moda etyczna, zrównoważona i jest to marka Nago, a produkt, czyli cały garnitur, marynarka i spodnie są z jednego z najbardziej przyszłościowych materiałów, czyli z Tencelu. Oczywiście Tencel posiada certyfikat Oeko Tex. Jest to tkanina wykonana w Turcji, jest też certyfikat Lenzing. I spodnie są oczywiście uszyte w Polsce. Yy, marynarka także. Polecam, 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 polecam. Nago supermarka. I jeszcze kolejna rzecz modowa. Mówiłam Wam niedawno o rajstopach z recyklingu marki Balagan, ale pragnę ogłosić, że matka, producentka tych właśnie. Rajstop, czyli marka Gabriela, ruszyła z całą dużą linią właśnie recyklingowaną Rajstop. To są Rajstopy Now Ocean. Są wykonane z przędz, z odzyskanych z mórz i oceanów sieci rybackich. Są to pierwsze na świecie Rajstopy wykonane w 100% z przędz posiadających certyfikat Global Recycling Standard i linia Now Ocean powstała jako alternatywa dla tradycyjnych produktów pończoszniczych. Tyle dzisiaj jest trudnych słów, słuchajcie, że ja się nauczę bardzo wielu rzeczy. Pończoszniczych rajstopy te otwierają nowy rozdział w historii pończosznictwa i wyznaczają kierunek rozwoju firmy Gabriela. I Marka mówi, że chcą, by z czasem stały się głównym asortymentem w ofercie Gabrieli. I też fajna rzecz, że 10% ze sprzedaży każdej pary Rajstop, właśnie z linii Now Ocean, przekazują Fundacji Mare, która od lat działa na rzecz ochrony Bałtyku. I to jest w ogóle jedyna organizacja pozarządowa w Polsce, której działania skupiają się wyłącznie na ochronie ekosystemów morskich, ze szczególnym naciskiem na ochronę Bałtyku. Także kupujemy Rajstopy, wspieramy Fundację. I naprawdę robią, uważam, kawał dobrej roboty. Mam teraz stopy, są super, wytrzymałe, piękne, miłe, niczym się nie różnią. Nie widać, że z recyklingu. Podpisuję się całą sobą. Ostatnia rzecz modowa to będzie czapa. To jest czapka, słuchajcie, muszę oni powiedzieć, bo dostaję o tę czapkę tyle pytań. Kupiłam sobie w tym roku taką samą czapkę jak rok temu, ponieważ na moją głowę jest trudno znaleźć czapki. Tego nie widać, ale mam bardzo dużą głowę i czuję się źle w czapkach. I w zeszłym roku to jest w ogóle hit. Opowiem Wam tę historię. To jest hit. Szukałam czapki i zobaczyłam czapkę na głowie Hailey Bieber i wyglądała super cool, bo ta czapka była po prostu wielka. Ona była po prostu tak absurdalnie wielka. I odkryłam, że to jest czapka The Other Side że to jest polska czapka. I to była, to była bardzo bardzo fajna wiadomość, więc gratuluję, że Wasza czapka znalazła się na głowie Hailey Bieber. Myślę, że to znaczy wiele dla, dla różnych takich firm bardziej lokalnych, chociaż The Other Side robi karierę, więc też nie chcę tutaj umniejszać. Niemniej kupiłam sobie czapkę właśnie w kolorze kremowym a, i bardzo chciałam mieć też czapkę do ciemniejszych stylizacji. Przeszukałam wiele miejsc, nic nie spełniło moich oczekiwań, aż się okazało, że The Other po prostu... Wróciło z tymi czapkami. To jest bardzo miłe. Więc kupiłam sobie czapkę. To jest czapka wełniana z alpaki merynosów z, z domieszką poliamidu. I jest to materiał, który ma certyfikat o tex Standard 100. Grzeje, jest trwała, jakościowa i mam nadzieję, będzie mi starczała na lata. Polecam. Co jeszcze nas czeka, słuchajcie? Chciałam wam powiedzieć o świeczce, bo byłam na targach. To były jakieś takie targi eko, tak mi się wydaje, jakiś czas temu i kupiłam sobie świeczkę z takiej małej polskiej marki Mia Colonia. I chcę niej powiedzieć z dwóch powodów. Po pierwsze, ma najwspanialszy zapach na ziemi. Jej ta, którą ja wybrałam, nazywa się Tobacco i to jest jakby ktoś stworzył idealny zapach pode mnie, to właśnie to, to jest to. Jakby nie, nie, nie ma nawet jakby, po prostu on jest. I nie wiem, czy to Was to interesuje, ale nuty zapachowe to tak. Nuta głowy bergamotka, pomarańcza, nuta serca róża, piwonia, ambra i nuta bazy drzewo cedrowe, wanilia, piżmo. No, kosmos, coś wspaniałego. Ale co ciekawe, to jest świeca z wosku rzepakowego. I pani, która była na targach, powiedziała mi, że właśnie to jest przyszłość świeczek. Roślinnych, no bo wiadomo, że świece z wosku pszczelego już chyba zaczęły się robić pase. Potem był bum na świece sojowe, nadal one są spoko, ale też wiadomo, z soją różnie bywa. A tu mamy coś lokalnego polskiego, rzepakowego. Ja uważam, że to bardzo fajny kierunek. No, świeczek nie jemy, mimo że są z rzepaku, ale jemy tarty moi mili. I na koniec mam dla Was, jak zawsze, wyczekiwany dział jedzeniowy. Dzisiaj będą same słodkości. W ogóle nie wiem, jak to się stało, bo ja nie przepadam za słodyczami, rzadko je zjadam. Ale czasem tak. I tak było w listopadzie, że zjadłam najlepszą tartę na Ziemi, i była to tarta marki Blended ⁇ Co. I to jest w ogóle producent super ciast którego wcześniej nie znałam i aż mi jest głupio, bo po raz pierwszy próbowałam pyszności z Blended i była to tarta makowa. W ogóle mają super ofertę świąteczną. Na tym chciałam skończyć, ale powiem teraz. Jest super oferta świąteczna, można zamawiać chyba do 20 grudnia, więc lećcie, bo ja już po tej jednej wiem, że tam wszystko będzie pyszne. I to są ciasta, które są wegańskie, wszystkie, to też warto dodać. I tarta makowa. Po prostu skradła moje serce. To jest kruchy spód, wybitny, masa makowa, przepyszna, przełożona powidłami śliwkowymi, boskie i polana białą czekoladą. Ja bym tutaj polemizowała, czy to jest biała czekolada, bo dla mnie to smakowało jak taki lekko czekoladowy, jogurtowy sosik, ale to było na korzyść tej tarty, bo ona przez to była taka lekka, podbita smakowo, właśnie kwaskowa. Bardzo, bardzo fajna. Nie no, powiem Wam szczerze, je ja byłam zachwycona. Podzieliłam się z gronem sporem znajomych i wszyscy powiedzieli, że jest pyszna, a żadna z tych osób nie była weganinem, weganką. Więc myślę, że to już mówi bardzo dużo. Tarta blended obłędna i druga rzecz też słodycz. To będą czekolady marki Las Vegans. Ja kocham czekoladę gorzką, im bardziej gorzka, tym lepiej. I, i y, ja jem czekoladę codziennie. Po obiedzie albo po kolacji biorę sobie kostkę czekolady. To jest takie, taki mój nawyk, i w sumie ja lubię go. Plus uważam, że czekolada dobrej jakości jest prozdrowotna, i czekolady Las Vegas, to są czekolady w 100% roślinne. I też przygotowane w sposób rzemieślniczy, z wysokiej jakości składników, i sami mówią o sobie, że to są właśnie czekolady o czystym składzie, produkowanych od ziarna do tabliczki, więc zwracają uwagę na pochodzenie ich składników, więc jest to marka bardzo, bardzo taka zgodna też z jakimiś tam moimi wartościami. A co więcej, ich opakowania są w 100% pozbawione plastiku. I mają taką misję, żeby całkowicie uniknąć plastiku i innych tworzyw sztucznych we wszystkich elementach i rodzajach opakowań, zarówno jednostkowych, jak i zbiorczych. Moja ulubiona czekolada to jest oczywiście ta gorzka, ale to jest fajne, że mają też w ofercie mleczne czekolady wegańskie z roślinnymi mlekami. No bo nie każdy jest takim e, świrkiem jak ja, który lubi czekolady, które są gorzkie, 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 gorzkie. Na koniec mam jeszcze jednego ulubieńca, bardzo takiego prywaciarskiego, i to będzie spędzenie tygodnia w kościelisku z przyjaciółmi. Po pierwsze, czas z bliskimi ludźmi, po drugie, oderwanie od miasta, natura i najpiękniejszy na świecie widok na Tatry. To był duży highlight mojego miesiąca. Jestem na maksa wdzięczna za takich fajnych ludzi w swoim życiu i zachęcam Was do przebywania w naturze. Nawet kiedy jest brzydko, można się ciepło ubrać. Nam akurat spadł śnieg i mieliśmy krainę po prostu zimowo-świąteczną, jeszcze w listopadzie. Można iść na spacer i poddychać świeższym powietrzem niż to miejskie. Zmiana otoczenia zawsze nam służy, więc zachęcam, jeżeli macie oczywiście taką możliwość. I jak zawsze, na sam koniec inspiracji, kilka słów o fundacji, którą wspieramy w tym miesiącu, i to jest ostatni miesiąc tego roku, czyli grudzień. Dla tych, którzy nie wiedzą, od stycznia zaczęłam taką akcję, że 10% ze sprzedaży w moim sklepie internetowym karolina ukośnik sklep przekazuje jakiejś fundacji. Na mojej stronie sprzedaję różne produkty, które napisałam na przestrzeni ostatnich lat. To są e-booki i to jest na przykład, znaczy powiem Wam wszystkie, o ile pamiętam. Haha. To jest foodbook, czyli mój e-book z przepisami kulinarny, roślinny, zdrowy, pyszny. Najstarszy mój produkt jest codziennik, czyli narzędzie do pracy nad sobą. Taka trochę autoterapia, książka, która Was no, to jest książka, która Was zabiera w podróż roczną i codziennie zadaje Wam inne pytanie, przechodząc przez Wasze relacje, emocje, Wasze szczęście, Wasze cele, Wasz odpoczynek. Coś wspaniałego, ja wypełniam od 1 stycznia. Ja mam tą wersję papierową, ale jest dostępna wersja. Elektroniczna, możecie do tego, znaczy to jest wskazane, żeby sobie do tego dokupić notes i możecie śmiało śmigać, zacząć w dowolnym, w dowolnym momencie, bo tam jest miejsce na wpisanie daty. W przypadku e-booka to już w ogóle nie ma znaczenia, także polecam. Jest mój e-book Holistyczne Pozdrowienia, czyli o mojej filozofii zdrowego stylu życia, on jest nawet też tam w wersji audiobookowej dostępny, i jest też najnowszy e-book Moje poranne rytuały. Z początku tego roku. Niezależnie od tego, co wybierzecie, 10% zysku w grudniu zostanie przekazane fundacji i będzie to fundacja Daj Herbata. Jest to fundacja, która działa na rzecz ludzi bezdomnych w duchu redukcji szkód i skupia się na zaspokojeniu podstawowych potrzeb, ponieważ dopiero wtedy jest możliwość dotarcia głębiej. To był cytat z ich strony. Napisane jest tam też, że ich misją jest wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w niesieniu pomocy materialnej oraz terapeutycznej osobom bezdomnym i wykluczonym społecznie. Sądzę, że jest to szczególnie, szczególnie poruszający i smutny, yy, przede wszystkim ważny temat. Kiedy myślimy o końcówce roku, o grudniu, o świętach, o czasie, gdzie chcemy się ogrzewać, być z rodziną, jeść i celebrować, miło jest pomyśleć o tych osobach, które nie mają takiej możliwości i w jakiś sposób je wesprzeć. Także odwiedzajcie stronę fundacji, jeżeli macie taką potrzebę i chęć. Ja czuję, że moje zasoby mówienia w tym stanie lekkiego, jazzowego przeziębienia się kończą, więc na koniec tylko przypomnę, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano i posłuchacie go na Spotify, iTunesie i na YouTubie. A listopad był o tyle wyjątkowy, że opublikowałam bonusowy odcinek. Jest to odcinek 171 i jest to świąteczny prezentownik. Bardzo Wam w ogóle dziękuję za tak ciepłe przyjęcie tego odcinka. Przysłuchało go bardzo dużo osób. Z tego co od Was wiem, macie dużo nowych inspiracji, pomysłów. Okazał się przydatny, więc bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że zdecydowałam się podjąć tego projektu. Ja sama wcześniej nie korzystałam z prezentowników, nie słyszałam nigdy wcześniej o prezentownikach w wersji audio, także uważam to za mały sukces. I wszystkie osoby, które jeszcze go nie słuchały, zachęcam, bo tak jak mówię, mówią, że warto. I to ciekawe nawet dla osób, które nie znalazły tam pomysłu na prezenty dla bliskich, to mają listę rzeczy, które same chciałyby mieć w swoim życiu. Co jest. E też myślę bardzo miłe i może się przydać i im, i ich bliskim. W opisie tamtego odcinka są wszystkie w ogóle kody, które dla Was przygotowałam, więc nadal to wszystko jest aktualne i możecie z tego korzystać. I tak samo pod tym odcinkiem znajdziecie odnośniki do wszystkich inspiracji listopadowych, o których mówiłam. A my powoli się żegnamy ze sobą, w poniedziałek słyszymy się ze mną i z Joanną Jurgą. Zdradzę Wam, bo zostaliście do końca. Będzie to odcinek o guście w Polsce, a raczej o braku gustu i o budowaniu poczucia estetyki w naszym kraju i w społeczeństwie, generalnie. I dlaczego to jest ważne. Także mega się ekscytuję. Poniedziałek, 7 rano. Do usłyszenia. Cześć.